Od ubiegłego tygodnia pełnimy całodobowe dyżury właśnie tutaj na głównym dworcu kolejowym w Opolu. Trzeba tu zaznaczyć, że nie jesteśmy sami. Są tutaj policjanci, jest Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei, jest mnóstwo wolontariuszy, są pracownicy Urzędu Wojewódzkiego, więc te działania są, jakby powiedzieć, zorganizowane. Współdziałamy tutaj na miejscu, a nasze działania w głównej mierze opierają się na tym, że pomagamy obywatelom Ukrainy w komunikowaniu się, w odczytywaniu biletów, kierujemy ich do punktów informacyjnych oraz reagujemy na bieżąco na wszystkie inne potrzeby, jakie zgłaszają. Dzisiaj to jest od rana 5 pociągami, które już dotarły do Opola ze wschodniej granicy, przyjechało około 60 obywateli Ukrainy. Wiadomo, jakieś trudności jednak są, aczkolwiek duża ilość tych osób rozumie język polski, ewentualnie wspieramy się językiem angielskim. Większość tych osób jest samowystarczalna, część faktycznie jest troszeczkę jakby zagubiona, zawstydzona, być może boi się podejść i zapytać, ale jednak zdecydowana większość jest w dobrym stanie i nie wymaga żadnej potrzeby i pomocy. W ciągłej gotowości są oczywiście zastępy, które w przypadku wzmożonej ilości osób mogą przyjechać do pomocy oraz możemy też zorganizować dodatkowy transport w przypadku zwiększonej ilości osób potrzebujących transportu do punktów recepcyjnych.